Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Przed nami jeszcze 3 tygodnie meteorologicznego lata, bowiem 1 września rozpoczyna się meteorologiczna jesień. Choć mamy wrażenie, że ta przyszła do nas trochę wcześniej. Wszystko za sprawą chłodnej masy powietrza pochodzenia arktycznego. Ale już dzisiaj zacznie napływać do nas ciepła i wilgotna masa powietrza. Pogodę nad Polską będzie kształtować płytka zatoka z frontem atmosferycznym. Dzisiaj w początkowej części nocy najwięcej chmur będzie na zachodzie i tu przelotnie może popadać deszcz. Pogodnie będzie w centrum i na wschodzie. Jednak w dalszej części nocy w regionach środkowych również się zachmurzy i popada. Temperatura 8-11 stopni na wschodzie, 13-15 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia sporo chmur. Popadać może w centrum i na wschodzie kraju. A w godzinach popołudniowych ta strefa opadów przesunie się i deszcz możliwy będzie również na Pomorzu Wschodnim i w Sudetach. Na wschodzie 18-20 stopni do 24-25 na zachodzie. A w naszym regionie dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane, jednak w ciągu nocy zachmurzy się całkowicie. Przyjemniejsza temperatura niż na początku tygodnia, 13-14 stopni Celsjusza. A jutro w ciągu dnia jeszcze sporo chmur, zanikające opady deszczu na wschodzie regionu. 22-23 stopnie Celsjusza. Po południu dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na wschodzie regionu może popadać deszcz. W poniedziałek nadal sporo chmur na niebie i po południu może przelotnie popadać deszcz. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, jednak na północy regionu dużo chmur i tam również możliwy deszcz. Wprawdzie w najbliższych dniach będzie jeszcze sporo zachmurzenia kłębiastego i przelotnie może popadać deszcz, ale przecież to jest wymarzona pogoda na wycieczki i spacery. A na kolejną prognozę pogody zapraszam Państwa tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.